W skład brygady wchodzą bataliony 201 w Przemyślu, 202 w Jarosławie i 203 w Sanoku. Ponadto mamy w swoim składzie batalion logistyczny stacjonujący w Przemyślu oraz samodzielne pododdziały, samodzielne kompanie również w Przemyślu. Jest nas już dzisiaj ponad 1600 żołnierzy. Żołnierze, ten dzień jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w waszym życiu. Świadczy o waszym patriotyzmie oraz gotowości do poniesienia najwyższych zobowiązań wobec ojczyzny i narodu. Zgodnie z mottem naszej formacji, zawsze gotowi, zawsze blisko, macie być nie tylko reprezentantami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, ale również gwarantem bezpieczeństwa swoich małych ojczyzn. Niedawna tragiczna w swoich skutkach powódź pokazała, że nasze małe ojczyzny są tam, gdzie pomocy oczekują od nas nasi rodacy. Choćby było do tego miejsca bardzo daleko. Takim miejscem jest Kłodzko i okolice. Nasza terytorialna pomoc trwa nadal i będzie trwała tak długo, jak tego będą oczekiwali mieszkańcy. Właśnie Kłodzka, Żelazna, Ołdrzychowic, Kłodzkich, gdzie ratujemy i naprawiamy i poprawiamy przedszkole i szkołę i wspomagamy mieszkańców, których dotknęła ta tragedia powodzi. Żołnierze, pamiętajcie, ojczyzna zawsze na pierwszym miejscu. Już za chwilę złożycie uroczystą przysięgę wojskową, czym zobowiążecie się do wiernej służby naszemu krajowi. Aktem przysięgi zostaniecie zobowiązani do poniesienia wielu poświęceń wobec Polski. Jestem przekonany, że wszyscy z was, rozpoczynający pełnienie terytorialnej służby wojskowej, z dumą i honorem wypełnicie swoje zobowiązanie, nie bacząc na przeciwności tego świata. Wierzę, że wasza determinacja w służbie, wzorowa postawa, będzie powodem do dumy dla waszych bliskich i mieszkańców miejscowości, z których pochodzicie, oraz dla całej ziemi przemyskiej. Pozostańcie wierni Rzeczpospolitej.